Gdzie masz auto? Tam i dalej. Admirale, docencie, to co, idziemy do dyrektora sanepidu? Teraz jeszcze? No. No. Możemy siąść w tamtym, albo ja mam sobą baterię. Admirale, docencie, mam drugi powerbank. Kabel musi być krótszy, bo mi nie uciągnie. A. Mi się rozładowuje to. No czy ja mogę, może nie... Panowie, bo ci panowie nie chcą się wylegitymować. A mam taki szczerności w tym. Jak to wygląda? Nie ma żadnej strefy wygrodzonej, tym pan zgadza się na nagrywanie? Nie, jako media. O temat, dziękuję. No to jest bezpieczne. Nie ma, ale gdzie przepis? Proszę pod podstawę prawną, że trzy bezpieczne. Postawy prawne. Nie, działamy, szanowny panie, w granicach prawa. Nie będzie pan ustalał 1,5 metra i 3 metrów, policja, tylko poda mi pan łamki artykuł i wtedy będziemy działali w granicach prawa. Proszę teraz, bo to nasze moje zadania. Ja tutaj będę wam recytował, czy wykonujecie swoje zadania dobrze. Dobra, bo mam akurat wszystko tutaj. Proszę pana, zgodnie zachowuje się... Masz tutaj tą aplikację, tak? Zgodnie z prawem zachowuje się, proszę. Nagrywaj to, że ten pan mi grozi. Ustalił jakieś 3 metry. Nie potrafi. Ale tu jest nagrane. Tu jest nagrane. Ja nie się, ja nie zbliżam. Ale proszę mnie odejść. Popatrzcie, co on robi. No nie, niemożliwe. Co to? Co on robi? Bandyto! Popatrzcie! Popatrzcie, co robimy! Mamy tu nagrane, panowie! Mamy tu nagrane! Ty, no dziecko mi płacze! Chłopie, co ty robisz? No teraz nie robisz! Ty, no pany, no pan, ej! Panie dowódco, zgłaszamy przestępstwo! Mamy wszystko nagrane, puść to! Zgłaszamy przestępstwo! Nic nie zrobił! Puść to! Nic nie zrobił! Nie szarp się! Nie szal się, nic nie rób, uspokój się. Uspokój się, mamy nagrane, zaraz składamy wnioski do BS-u. Okay. A tu rozmawiam z panami, co się szarmałeś? Ej, kurwa, co ty robisz? Pa, co ten bandzior mu robi? Panowie, weźcie go opanujcie, ten koleś jest jakiś nienormalny, hej! Co tu się odjebuje? Jesteście bandyci, po prostu. Bandyci jesteście. Proszę się ustąpić. Panowie, tarcza, no nie! Bandyci. Weź to! Bandyci. Co ty robisz? Weź to! Bandyci. Weź się stąd z tą tarczą! Bandyci! Bandyci! Ja pierdolę, niemożliwe! Niemożliwe! Weź się! Kurwa! Bandyci! Mamy to wszystko nagrane, panowie! Niemożliwe! Kurwa. I co? Ale co, ja cię nie słucham, ja z tobą nie... No proszę odejść. Wykonywanie działań czy policji, proszę odejść. Masz broń gotową do strzału? Nie, proszę pana. To czemu ją trzymasz w ręku? Ponieważ takie jest moje zadanie, proszę odejść. Jakie jest twoje zadanie? Proszę odejść, powiedziałem. Niemożliwe, kurwa. Co wy tu odpierdalacie? Co to jest? Co to jest? Będziecie bekać wszyscy za to. Widzieliście, co wasz kumpel narobił? Bronisz go z tą tarczą? Bronisz go? Służysz i chronisz? To jest kurwa służba i ochrona? Weź się z tą tarczą! Weź się z tą tarczą! Jakie czynności podejmujesz wobec mnie, że mi stoisz na drodze? Jakie czynności podejmujesz? Zobaczymy, kto źle skończy. Pan dowódca! Pan dowódca! Jest dziecko, panowie, od niego, ja zadbam o to dziecko, bandyci jedni. Oby wasze dzieci tak samo płakały! Niemożliwe, co wy tu odwalacie, niemożliwe. Bandyci! Po prostu bandyci! Panowie! Zgłaszamy przestępstwo. Panowie, zgłaszamy przestępstwo. Do prokuratury. Nie, artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego obliguje was do przyjęcia podejrzenia popełnienia przestępstwa. Panowie, panie Spychalski, przestępstwo! Panie Spychalski, zgłaszam panu przestępstwo. Artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego. Nie! Ja panu zaraz przypomnę treść artykułu 304, który obliguje pana do przyjęcia zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa. Panie Spychalski, pan ma przyjąć zgłoszenie tutaj na miejscu. Panie Spychalski, pan nie dopełnia obowiązków. Artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego. Już panu przeczytam zaraz.
będziemy mieli zasadniczą jasność. Co wy tu odwalacie? Czy pan widział, co ten koleś odpierdalał? Pan to widział? Pan to widział? Od początku do końca to nie. Nie, o, aha, dobra. Byli policjanci na miejscu, wiedzą, co mają zrobić. Tak, tak, pan Tyrtania, specjalista od SPB. Niemożliwe. Facet po prostu się dał tak wypuścić idiotycznie. Kogo wy tu bronicie? Weźcie się, wy zastanówcie, panowie. Panowie. Artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Jesteście z policji? Przyjmujecie zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Nic nie robił, przyszedł agresywny, mamy wszystko nagrane. Będziecie w BSW, panowie, i za to odpowiecie. Za te kryminalne rzeczy, które robicie. Nic nie robił, mamy wszystko nagrane. Dobra, przesuń. To wy prowokujecie. Dzięki dziecku gazy, pokaż. Bater. Panowie, teraz już jesteście pod oddziale zwartym? Gdzie oni tak, mają tak, jaja? Spokojnie. Oni nie mają jaj, to jest właśnie to, że nie mają jaj. Ale panie Spychalski, jeszcze raz, zgłaszam popełnienie przestępstwa przez funkcjonariusza. Panie Spychalski, czy pan odmawia przyjęcia zgłoszenia przestępstwa? Panie Spychalski, przestępstwo! Artykuł 231 Kodeksu Karnego, przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza panu podległemu. Brawo! Brawo, panie Spychalski! Brawo! Jest pan świadkiem tego przestępstwa i pan umyślnie nie przyjmuje zgłoszenia przestępstwa. Artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego. Panie aspirancie sztabowy Tyrtania, zgłaszam panu przestępstwo popełnione przez funkcjonariusza policji na tej osobie. Słyszy pan? Przestępstwo. Artykuł 231 Kodeksu Karnego. Nie, pan go zostawi. To nie pan podejdzie tam sami. Go zna, auto, zna, nie, nie znów. Auto, co, widzi pan, wzięliście gościa, auto zostało otwarte. Jest taśmy na miejscu. No ale pan nic nie martwi, nic nie wydarzy. Kryminaliści. Czemu wy się tak zachowujecie? Czemu jak tak panu jest nie wstyd po prostu? Jak wam jest nie wstyd? Ja nie krzyczę. Bandyci jedni po prostu. Widzieliście, co ci bandyci zrobili? No niemożliwe. To jest niemożliwe, co ci bandyci zrobili. Widzisz te szarpanie? Facet, im bardziej mówiłeś, uspokój się do niego, tym bardziej ta. Facet się nakręcał po prostu. Jak bandzio na stadionie. Mamy to nagrane, będziecie całą ekipą zgłoszeni do BSW. Ja wszystko wiem. Pan to cały czas mówi na okrągło, Tyrtania, ja już to słyszałem. Zgłoszenie przestępstwa. My zgłaszamy przestępstwo, gość był legitymowany, co? Wy macie to w dupie, ja wiem, pan ma to w dupie, tak. Bo wy macie po prostu, wasza mafia po prostu swoje umawia, nie? Z panem nie ma żadnego sensu. No ja wiem, z panem jest. Chodź ze mną do taty. No macie, powaliło. No do ojca. Znaczy, powaliło. Pan jest jego rodziną? Nie. No to jest. Ale co, jak to do taty? To wypuść mu ojca! No to zapraszam tam. Z bandziorem nic się nie pchać tutaj! Nie jesteś bandziorem! To co tutaj było, to był bandyty! Nie krzycz mały. To jest według pana. Przepraszam. Nie krzycz. Proszę przyprowadzić ojca. Proszę tutaj. Przyprowadzić ojca! No to przepraszam, nie ale gdzie? Stój. O, wy kryminaliści jedni. Brawo, panie Tyrtania. Ale odpowiecie za to! Odpowiecie za to! Ciekawe, czy będziecie solidarni ze swoim głupim kumplem. Gdzie jest ten cwaniak? Gdzie jest ten cwaniak, co tutaj się rzucał na tego? Który z was to jest ten cwaniak? Dajcie go tutaj! Niech przyjdzie tu sam bez kasku i bez tarczy. Dajcie go tutaj, koledzy.
Który z was to był ten cwaniak? No masakra po prostu, no kurwa, co za debil. Teraz, to jest to po prostu zioma. Ja stary, mam wszystko nagrane. No ale też zrobić. Mam przecież, no przecież... Ale odpowie za to bandyta, normalnie odpowie za to. Ale będzie fikał, ale będzie beczał. Ale będą! Będzie gorąco, odpowiecie za to. W Warszawie dowódca wyparł się was. Wyparł się was dowódca, bo byłem na rozprawie. Jak powiedział, że to wy sami podejmujecie decyzję po prostu, co macie 24 października, 278 osób zatrzymanych, granaty wielohukowe, gładka lufa, gaz i pały. 278 osób zatrzymanych za 234 kodeks karny, udział w zbiegowisku celem narażenia na utratę zdrowia funkcjonariuszy policji. Wyparł się was, powiedział, że sami sobie to robiliście. Tak? I żaden z was nie zareagował jak ten kretyn, który nie powinien być w policji. Rzucił się na faceta, który tu stał. Nic nie zrobił, nie podniósł rąk, nic nie zrobił. Nie stawiał żadnego oporu. Nic nie zrobił, kompletnie nic. Stał tylko i wyłącznie jeden, a ten go zaczął popychać po prostu. Macie, nie zareagowaliście na to. No jasne, panowie, koledzy, nigdy nie widział. Nikt, wy nigdy nic nie widzicie. A dowódca się was wyparł, panowie, za 24 wyparł się was. Za wszystkich. Nie, bo się młody, jesteś wujkiem. Jesteś wujek, dobra? Nie, Ruś. Wujek zabije za ciebie. Bo... Jak masz na imię? Nic, nie. Jak masz na imię? Nie popatrz, jak idzie. Jak ma na imię? Tata jest w samochodzie. Jak masz na imię? Zaraz powiedz wujkowi, jak masz na imię. Popatrz, ja mam normalną twarz. Ja się dowiem, gdzie on siedzi. Nie, no nie będziemy do tych bandziorów go tam prowadzić. Czekaj. Jak masz na imię, powiedz? No przedstaw się ładnie. Hugo, spokojnie, poczekaj jeszcze chwilkę. My pracujemy, żeby tata wrócił, wiesz? Spokojnie. Fajnie robicie. Pany, no normalnie coś pięknego robicie. Coś pięknego robicie. Coś pięknego robicie. Popatrzcie, jeden bandzior przyszedł po prostu, patrz co oni robią. Ale jaki cwaniak, kurwa, po prostu... Ciekawe, jakby ta dupa ściągła mundur po prostu. Wiesz, dajcie go tutaj, zobaczymy, czy jest taki mądry. Dajcie go jeden na jeden, panowie. Pójdziemy za łek i rozwiążemy sprawę. 45 lat, no na pewno wyjdzie taki bohater po prostu, nie? Patrzcie, jaki mały. Patrzcie, mały, da mu radę spokojnie. Brzydki po prostu, dajcież go bez munduru. Zobaczymy, jaki to bohater jest. Dajcie go tutaj, jak się nazywa ten cwaniak? Naprawdę, zobaczycie sobie to. Wejdźcie sobie na... A, bo dobra, nie wchodźcie. Co? Nie, i tak zobaczycie materiały. Spokojnie. W którym wozie jest zatrzymany? No pana nie wiem, nie widziałem. Jakby to oglądał mój tata, nie mam mówić. Proszę uważać, bo tej auta też... Dobra, spokojnie, jestem dorosły. Tam jest w ostatnim? Ojciec dziecka powiedział, że ma być przynos. Co? Ma być przynos ten dzieciak. Ale gdzie jest ojciec? Siedzi w tym wozie. Ale siedzi w tym, czy go zawieźli? Siedzi. Bo jechali z tym wozem, tylko nie wiem, czy tu zaparkowali, to jest, czy... To jest tym, bo spisują. Aha. Już nawet nie próbuję zgłaszać wam przestępstwa przez waszego... Pan to ma, muszę panu powiedzieć, zapał. Był pan świadkiem tego, co odpierdolił ten koleś? Nie, używam słów adekwatnych do sytuacji. Był pan świadkiem tego? Nie. Był pan świadkiem? Panowie, skupcie się na sytuacji, nie na powiedzmy wartości językowej. Byliście świadkami, czy nie? Naprawdę nie będziemy z panem rozmawiać. Pan zdaje się był świadkiem. Pan chyba tam stał, zdaje się. Chyba, wszystko pan chyba. No, to dlatego proszę pana o potwierdzenie. Chyba. No, chyba. I chyba się facet na niego nie rzucił, chyba, co? Chyba, wszystko chyba. SPB, wykręcanie łapy. Facet stoi normalnie przed samochodem. Panowie,
pan Spychalski, pan Tyrtania nie przyjęliście zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tak, tak. A wy macie obowiązek przyjąć? Nie. Prawo mówi, zgłosić policji. Panie Spychalski. Dobrze, ja jako policjant pana przyjąłem tą informację i skierowałem pana do najbliższej jednostki, żeby... Jasne. Żebyście sobie w międzyczasie ustalili wersję, żebyście przypadkiem protokołu już nie napisali, nie? Co się pan już dzisiaj naopowiadał? Niech pan to wszystko złoży w prokuraturze. Ja naprawdę jestem gotowy się stawić na każde wezwanie. Dobra, sprawdzimy. Ma pan nazwisko, znaczy, ma pan nie jest pan gotów, pan jest po prostu zobligowany do tego, no i tyle. Bo to wie pan, no, tokować to możemy do jutra. Co możemy? Tokować możemy do jutra. Tokować? Co to znaczy? W słowniku pan sprawia. A ja nie znam tego, ja nie znam tego słowa. Dobra, okej. Okay. Taki pan rozmowny. Mam pytanie, czy to jest ojciec dzieciaka? Tak, proszę pana, w tym radiowie są wykonywane czynności. Dobra, a gdzie jest ten agresor z policji? Który agresor? Ten, który się na niego rzucił. Wie pan co, nie odpowiem panu na to pytanie, bo nie widziałem całej sytuacji od początku. Dobra, panu a jest pan w stanie ustalić, który to jest? Słucham? Jest pan w stanie ustalić, który to jest? Czołem. O, kajdanki jeszcze. Pięknie. Chłopa trzymacie... Czy... niemożliwe, stanowi zagrożenie? Naprawdę? Proszę pana, niech sobie pan poczyta. Tak. Ustawę o policji. Tak. W rozporządzeniu ośrodka przymusu bezpośredniego. Tak. I tam jest napisane, w jakich przypadkach można użyć, na przykład kajdany. Tak. Pan nie był świadkiem, już pan mówi, że można użyć. Słucham? Pan nie był świadkiem, ale już można użyć, tak? Ja na początku nie powiedziałem, czy można, tylko mówię pan, żeby sobie pan poczytał. No ja poczytałem właśnie. Wiem, sytuacji, że macie prawo użyć środków. Jeżeli pan był świadkiem sytuacji, to niech sobie pan teraz ocenia. No, wasz kolega beknie i wyleci ze służby. Proszę pana, to już nie będzie oceniał ani pan, ani ja, ani pan, tak, jasne, oczywiście. Ale... Ja się muszę odsunąć, bo muszę rozpytać pana na drażliwe dane. Musi się pan odsunąć. Kurwa mać, no... Proszę, niech pan odejdzie. Policjant musi... Tyrtania to jest chyba jego jakiś... Proszę, niech pan jakiś odejdzie. Mentor, no. Musi policjant wykonać czynności, dobra? Tyrtania mnie rozporządza moim ciałem tutaj na terenie ulicy. Mediatorów będziecie musieli. Przecież wam tu trzeba zespół antykonfliktowy. Wy jesteście normalne agresory przecież. Co się z wami dzieje? Chodźcie po pana Dariusza z Wrocławia. Tak. Panie Tyrtania, pan jest naprawdę jakiś strasznie wyrywny, tak zwana szybka łapka. Panie Tyrtania, tak to wygląda, co? Obywatel stoi i się obywatelem po prostu rozporządza, co? Cieszę się, bo teraz już pan nie mówi Tyrtania, tylko pan Tyrtania. I bardzo się cieszę, że pan nie zasłużył na szacunek dzisiaj, absolutnie. Ja widzę, że tak. Nie. Nie zasłużył pan na szacunek. To jest mój automatyzm skierowany do większości ludzi, tylko tak, mój automatyzm taki w ramach takiej kultury osobistej, którą staram się wobec was stosować, ale no naprawdę dzisiaj to nie pan przypadkiem podejmował czynności wobec pana tam? Pan się tutaj śmieje, panie Spychalski? Co to tak... zabronione? Nie, no jasne, wie pan. Jeżeli coś zabronione, to prędzej się od pana dowiem niż pan ode mnie. Co? Po prostu, wesołym człowiekiem z natury jest. Dobrze. Dobra, to pośmiejmy się razem. Ale ja wolę się śmiać sam. Rozumiem, dobra. Czyli ja będę bodźcem, a pan będzie reakcją. Dobra, okej. To nie pan podejmował czynności wobec ojca, tak? Nie? Może ja. Jasne, dobra. Jeżeli to pan, to nie dziwię się, że pan jest teraz w obecności pana Spychalskiego i pana tutaj jednego z aspirantów, bo pewnie ustalacie wersję, jak to odkręcić. Ale nie mam pewności, czy to pan, bo nie pamiętam, wszyscy jesteście zamaskowani i podobni. Ale muszę powiedzieć wam, że funkcjonariusz, który użył SPB wobec tego faceta, wyleci ze służby. Prawdopodobnie, bo patrząc na materiał dowodowy, który został zgromadzony przeciwko jego haniebnym czynom, no muszę powiedzieć, że facet tak przekroczył uprawnienia, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem, a widziałem dużo sytuacji z policją, naprawdę. Facet stoi, wyobraźcie sobie, zabawna sytuacja, funkcjonariusz legitymuje tam tego ojca, tego zatrzymanego, i na moment tam nie dosłyszał chyba od kolegi, co mówił i zrobił krok do przodu tylko, i funkcjonariusz się na niego rzucił. To było tak niedorzeczne, ale ten zatrzymany wrócił na miejsce, nie? Wrócił na miejsce do samochodu i potem chwilę później
ten policjant, rozmawiając z nim, nagle zaczął mu wykręcać rękę. Zabawne, to było, powiem panu, gdybym tego nie widział, to bym nie uwierzył, że się to zdarzyło. No ale na nieszczęście funkcjonariusza, niestety jest to nagrane z kilku punktów. I materiały dowodowe. Tak, tak. Także proszę. Na przykład jak policjanci widzą, że jakiś policjant jest w danym dniu nadpobudliwy, na bardzo nerwowy, a czego ci sami policjanci go nie ty uspokój się, nie jesteś ten, nie? Przecież wystarczyło tego policjanta uspokoić i nie byłoby całego ten chłopak tam, to dziecko by teraz tam płacze, że pójdzie, nie? Niepotrzebnie by to. Czasami mi się wydaje też policjanci, wszyscy jesteśmy ludźmi, więc czasami komuś mogą puścić nerwy. Ale nikt nie próbował tego policjanta wyluzuj, choćby tam ty, Aldo, albo tam Stefan, wyluzuj. A on tam no ostro poszedł. Nie no, facet po prostu się rozpłynął w swojej fantazji, dosłownie. Ja myślę, bo on tam chyba z tą aplikacją go zdenerwował. Możliwe, no ale nie wiem. Witam. Chciałem tutaj zgłosić przestępstwo, przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza policji. Żaden z policjantów tutaj obecnych na miejscu nie chce przyjąć zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez policjanta, więc zgłaszam. Zostałem wysłany do komendy właśnie. To jest pana punkt z odpowiednim wydziałem. Dobra, dobra. Artur też dzwonił mi Artur, że dzwonił na policję, żeby tu wysłać radę. Tak. To jest niesamowite. Ale powiedz, jaką głupotę ten facet odwalił, nie? Chłopczyk jest pod opieką, spokojnie, Szczepan go tam pilnuje. Dzwonimy na komendę wojewódzką policji, ale nie da się dodzwonić. Witam. Niestety nie odebrał nikt. Do jakiego mnie pani wydziału przełączyła? Do kontroli, ale jeszcze pana do PSW spróbuję przełączyć, dobrze? Dobrze. Witam, z tej strony Tomek Dyszkiewicz, ja dzwonię spod sanepidu wojewódzkiego w Katowicach. Miało to miejsce w moim mniemaniu i wielu innych osób przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza policji, użył środków przymusu bezpośredniego wobec... Dobrze, pan przed chwileczką dzwonił? No dzwoniłem, ale się nie dodzwoniłem nigdzie, jeszcze raz jestem połączony. Chyba do Wydziału Kontroli byłem łączony, a teraz do pani. Do Wydziału Kontroli, tak? To znaczy pani powiedziała, że mnie łączy z Wydziałem Kontroli, ale nikt mnie nie odebrał. Dzwonię jeszcze raz i teraz z panią zostałem połączony. Do Wydziału Kontroli, no to jeżeli... Bo pan się połączył z Biurem Spraw Wewnętrznych, czyli pan chce z Wydziałem Kontroli połączyć, tak? Wydziałem nie, no wy się zajmujecie takimi tematami, to myślę, że u was. Chodzi o to, że zachodzi podejrzenie... Dobrze, to
obsługującym, dobrze? Bo to, a ja akurat w sekretariacie siedzę, to połączę z funkcjonariuszem, dobrze? Łączę. Dobrze, dziękuję. Halo, witam. Dzień dobry, Rajmund. Dzień dobry, witam. Tomek Dyszkiewicz z tej strony BSW, tak? Tak, tak. Dzwonię w sprawie funkcjonariusza, jednego z funkcjonariuszy, którzy podejmowali czynności wobec tutaj na zgromadzeniu pod stacją sanitarno-epidemiologiczną wojewódzką w Katowicach. Jeden z funkcjonariuszy w naszym mniemaniu przekroczył rażąco uprawnienia. W naszym odczuciu popełnił przestępstwo. Zachodzi podejrzenie, że może być pod wpływem jakichś środków, bo był wyjątkowo agresywny, w wyjątkowo niewymagającej agresji sytuacji. Są tutaj, zatrzymali jedną osobę, wobec której ten funkcjonariusz podjął czynności. Żaden z policjantów na miejscu nie przyjął zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dlatego dzwonimy do Was. Jest kwestia taka, żeby podjąć interwencję. Jeszcze raz, bo coś przerywa. Halo? Tak, halo? Jest kwestia taka, żeby podjąć interwencję i prawdopodobnie zlecić jakieś badania toksykologiczne potencjalnie wobec tego funkcjonariusza, bo naprawdę mamy podejrzenie, że jest wyjątkowo agresywny. Pan obecnie gdzie jest? Pan na miejscu? Obecnie jestem tu na miejscu, tak. Na miejscu. Dobrze. A pan w jaki sposób to ma zarejestrowane? Mamy zarejestrowane, kilka osób rejestrowało to zdarzenie. Przypadkiem się to w ogóle tak absurdalnie się potoczyło, ale jest to nagrane przez kilka osób. Aha. Dobrze. Pan jest w stanie wskazać tego funkcjonariusza policji? Nie jestem w stanie wskazać, bo go odizolowali od nas i nie chcą zdradzić. Nie macie żadnych danych od tego policjanta? Nie mamy danych od tego policjanta, niestety nie mamy, dlatego uważamy postawę policjantów tutaj za rażąco, jakby niedopełniającą obowiązków, bo naprawdę policjanci nawet nie reagowali, kiedy ten koleś się po prostu rzucił na obywatela. Dobrze. Proszę pana, proszę mi podać numer telefonu do siebie. Dobra. Zakłócenia się robię. Dobrze, będziemy w takim razie w kontakcie, bo rozumiem pan co, a ilu tam tych funkcjonariuszy jest na miejscu? Wie pan co, jest tu OPP Katowice, trzy drużyny, trzy busy OPP Katowice, czyli około 20 funkcjonariuszy. Około 20 funkcjonariuszy. Pan ma jakoś w jakiś sposób zidentyfikowane te radiowozy, jakoś tam też... Numery boczne mogę panu podać. Pan spych... Znaczy nie, to żeby pan miał, bo generalnie będzie pan musiał się postrategować troszeczkę tutaj do nas przyjść, dobrze? Wiem, ale chodzi o to, że zachodzi podejrzenie, że ten funkcjonariusz, tak, jak jest teraz niezidentyfikowany, a być może jest pod wpływem środków odurzających, to może dojść do sytuacji, w której po prostu nie będzie się dało udowodnić, że był, więc zachodzi... Ja pana rozumiem, oczywiście, nie ma sprawy, zaraz podejmiemy dalsze czynności. Tylko mnie chodzi o to, czy pan jest w jakikolwiek sposób w stanie zidentyfikować tego policjanta, który się miał tak zachować. Dopiero wtórnie za jakiś czas, kiedy odtworzę nagranie, ewentualnie jestem w stanie wskazać, który to jest, ale tożsamości jego nie znam. No właśnie o to chodzi, żeby pan wskazał, który to jest funkcjonariusz. No dobrze, to ja mogę podejść do dowódcy. Jak podjadą funkcjonariusze policji, czy pan jest w stanie wskazać tego funkcjonariusza? Nie, dowódca. Dowódca będzie w stanie wskazać, tylko musimy to zrobić komisyjnie, ale oni nie mogą stąd odjechać, więc musielibyście się pośpieszyć. Rozumiem, a protest jeszcze trwa, tak? Nie, protest się zakończył, więc zachodzi podejrzenie, że oni stąd odjadą i już w ogóle nie będzie czego zbierać. Więc, no dobrze, wie pan co, ja już tutaj będę w jakiś sposób chciał czynności zlecić, natomiast będziemy w kontakcie, dobrze? No dobrze, ale to jakby jedziecie tutaj, rozumiem, tak?
No proszę pana, na razie to ja tu jestem sam i muszę zorganizować jakichś funkcjonariuszy, żeby ktoś tam pojechał, rozumie pan? Dobra, wie pan co, podejdę do dowódcy. I podjął czynności na miejscu. Wie pan co, podejdę do dowódcy i spróbujemy ustalić razem, czy dowódca pomoże wskazać nam autora tego czynu. Panowie, mam tutaj funkcjonariusza z BSW. Proszę pana, ja muszę na razie... Słyszy mnie pan? Halo? Tak, jestem, no. Bo muszę w tej chwili organizować kogoś, kto tam przyjedzie. Jeżeli będziemy w ten sposób przedłużać, to będzie problem. Rozumiem. I będzie tam na miejscu z tym dowódcą i ja już kogoś organizuję, dobrze? Dobrze, czyli będę wnioskował dowódcy, żeby zostali tutaj, żebyśmy zidentyfikowali, żeby wszyscy zostali. Jasne. Panowie, z panem z BSW tutaj... Panowie, z panem z BSW tutaj rozmawiam i prośba jest taka, żebyście zostali do czasu przyjazdu, bo musimy zidentyfikować sprawcę naszego podejrzenia popełnienia przestępstwa, dobrze? Mam tutaj pana, pan jest Spychalski, pan jest w jakim stopniu? Pan podinspektor Spychalski tutaj dowodzi tą akcją. Panie podinspektorze, zostaniecie tutaj do czasu, tak? Pan co, ja panu tamtego policjanta i tamten policjant BSW, zaczął go odpychać do tyłu. Przyjadą ewentualnie, będziemy na pierwszym komisariacie. A ty sobie mnie podpychasz? Dobra, no, także widzi pan, no oni raczej stąd chcą odjechać. Dobrze, proszę nie przedłużać, ja już tutaj jakieś tam czynności podejmuję i będziemy w kontakcie, dobrze? Dobra, dziękuję, wyczekuję. No, dziękuję. Do usłyszenia. Słuchajcie, BSW Katowice powiadomione. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, czy nie będziemy musieli dokonać obywatelskiego zatrzymania funkcjonariuszy policji, bo wśród nich ukrywa się sprawca potencjalnego przestępstwa. W naszym mniemaniu doszło do przestępstwa. Ja wiem, bo ja muszę... Zobaczymy, jak się ta sytuacja cała potoczy. A słowem takiego uzupełnienia, sprawa wygląda tak. W tamtym wozie jest zatrzymany. Tutaj są wozy prewencji Katowice, oto te Katowice. Tutaj jest wóz zatrzymanego, który jest pilnowany w tym momencie, żeby mu się nic nie stało. Jest pilnowany przez dwóch wydelegowanych funkcjonariuszy policji. Tutaj jest Szczepan i koledzy, ale nie będę pokazywał, i syn zatrzymanego. Młody ma tak 5-6 lat. No i ciekawe, tata zostanie wypuszczony. Masz 7, sorry Hugo. Dobra. Rocznikowo masz 8, dobra. Dobra. Dobra, R830 numer boczny, tak, jeden, widzę, że zwracacie uwagę w szczegółach, super, w komentarzach. Numer boczny blachy. O, słuchajcie, mamy zatrzymanego. Pokaż się, powiedz, co tam się odwaliło. No, co się odwaliło, no, pokaż, to kajdanek. Ja pierdzielę. Powiedz mi, co ty takiego odwaliłeś, że cię tak potraktowałeś? Wyciągnąłem aplikację, żeby pytać się, żeby wykonywał swoje zadania według swoich reguł, no jakie tam zasady mają w firmie. No i wtedy w momencie ten jeden pan policjant się na mnie taki chudziutki rzucił. No się chciałbym go zobaczyć jeszcze raz, no bo chcieliśmy mu zaproponować, żebyśmy się sprawdzili w boju. Chodź kochany. Ale powiedz... Moje dziecko, wcześniej, patrzcie się, przechodziliśmy tutaj. Przechodziliśmy koło radiowozu z kamerami, nie? Moje dziecko w tych nerwach, bo ono wie, bo my przez to straciliśmy bardzo dużo, bo zamknęliśmy 5 lokali przez tych skór synów. Inaczej nie można o tym mówić, bo to są zwykłe zdrajcy narodu. On wie o tym, że straciliśmy bardzo dużo przez rok czasu. Przechodząc koło tego, wyciągnął palca i pokazał do tego środkowego samochodu. Hugo, chodź proszę, co ja ci powiedziałem w tym momencie? Chodź proszę do mnie. Powiedz mi, Hugo... Jak powiedziałeś, pokazałeś ten palec do tego radiowozu środkowego, co ja ci powiedziałem? Żeby nie pokazywał. Tego uczyłem moje dzieci do tej pory. A teraz wam przyrzekam, ja was powolutku. Ja nie będę nikogo, nie straszę. Ale moje dziecko będzie tylko i wyłącznie uczone, żeby wam pokazywać tylko środkowe palce.
I wiedzcie, to co wam powiedziałem, tam idioci, co nie zrozumieli. Was jest więcej po naszej stronie, gdzie się organizujecie, robicie swoje zapasy. I za niedługo ta mniejszość dostanie tak naprawdę za swoje, a moje dziecko będzie zadowolone. Bo do tej pory było uczone, policja szanować, bo mieli dobre imię. To imię jest już zniszczone. Nie ma. To są zwykli zdrajcy narodu. To są szmaciarze. Szmaciarze. Weźmy, nagraj ręce. Popatrzcie, co mówimy. Ja widziałam. Ale nagraj mi. Pokaż to. Słuchajcie, powiedz mi, czy... Hugo, ty nie jesteś twardy, ty nie płacz. Czy funkcjonariusz, który podejmował wobec siebie czynności, znasz jego nazwisko? Nie znam nic, żadnego nic nie znam, bo przecież on mnie tutaj... Wiesz, musimy zabezpieczyć, żeby nie odjechali, bo jedzie BSW. Ja czekam, jedzie BSW. Jedzie. Jedzie, w sensie... Ale to weź mi, powiedz tylko i wyłącznie, który to jest samochód. Zatrzymany był tam, nie? Ale... Tak. Że im dałem znać, no. Dobra, dalej ewidencjonujemy numery 829. Tutaj blacha. Tutaj mamy ten wóz transmisyjno-operacyjno-kamerowo coś tam. Tak, panie dowódco, jeszcze raz to panu przypominam, że jedzie to BSW. Jedzie, no przecież my jesteśmy. Jedzie BSW i czekamy, prosimy po prostu o zaczekanie po prostu. Czy może pan podać nazwisko tego wyrywnego funkcjonariusza? Który po prostu nie przedstawił się nam. Ja nie znam, to nie jest ode mnie policjant. No ale to wie pan co, no ale jak można po prostu, nie wie pan, powie, chodzi jeden przepis. Co to jest za przepis? Bez przedstawienia się, odsuń się 3 metry. Co to jest za artykuł? Ale ja panu tłumaczę, bo macie państwo BSW, no i nie powiem, no ja też nie chcę się wypowiadać, bo to no ale jesteście, jest panowie, ale oni od was biorą przykład. Ale potem pan powie, że jesteśmy stronniczy, bo jedna nie, policja... Nie, nie jesteście stronniczy. Wy macie działać w prawie i w granicy prawa. I my nic od was, gdybyście działali w prawie i w granicy prawa, my byśmy nie stali. Ten gość musiałby nas przyjąć, nie byłoby nalotów po prostu na nasze firmy, tak? A czy wie pan, to i tyle. No tak jest, szanowny panie. Pokazywałem panu, co jest w maskach? Nie. Bardzo proszę, ja pana błagam wręcz. Wie pan, że na przykład nie lubimy się, ja nie lubię policji po prostu tej, nie, bo no, drogówka pana, i takie, ale mało ważne. Ja pana błagam, niech pan przeglądnie to, co pokazywałem kolegom. Mhm. Co jest w tych maskach? To jest tylko i wyłącznie, proszę zobaczyć. 30, my wydajemy... Halo? No witam, jeszcze raz Rajmund Rydzyk, Biuro Sprawy Wewnętrznych Policji Katowice. Witam, witam. Pan, co, proszę mi podać numery zewnętrznych tych i pocztę tych radiowozów. To jest R839. R839, tak? Tak, do tego ten taki bus z kamerami, taki biały, to Crafter. Z OP pan mówi? To znaczy razem z nimi pana, jest. A z której, dobra, ale to nie tak, to może z którego radiowozu był ten policjant, który... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie jestem w stanie tego ustalić. Drugi numer boczny to jest R829. R829, tak. A trzeci to jest R830 i dowódcą jest tutaj na miejscu... R830, tak? Tak, tak. I dowódca? Pan podkomisarz Spychalski chyba, jeśli dobrze pamiętam. Podkomisarz Spychalski? Tak, już panu potwierdzę. Nie są jednostki, bo to coś, to na pewno są z oddziału prewencji. Panie podkomisarzu, pytanie, wy jesteście tu z jednej jednostki? Z różnych. Z różnych, to jakie tu mamy jednostki? Komisariat Policji Pierwszy w Katowicach i Oddziały Prewencji. Komisariat Pierwszy Policji w Katowicach i Oddziały Prewencji Katowice. No ale ty jak, to oni go nie chcą teraz wydać, niech to powiedzieć. No i w którymś samochodzie tu siedzi, ale nie chcą go zidentyfikować po prostu, boją się, no. Dobrze, i oni są dalej pod sanepidem, tak? Dalej są pod sanepidem. Tak dobrze, jest. dobrze. Czyli jedziecie już tutaj? No, wie pan co, no pewnie tak. No, dobra, dziękuję. Za ile możemy się spodziewać was? No, bo... no wie pan co, no ciężko mi powiedzieć, bo no, wie pan co, 15-20 minut, no nie mogę powiedzieć. Dobrze, dobrze, dobrze. 15-20 no. Minut czekamy, do zobaczenia. No, no do zobaczenia. Niezła jazda, powiem ci.
No powiem wam tak, no ja mam na tyle, to mnie tak zmotywowało, że do tej pory naprawdę nic nie chciałem, nic. Ale pojedynczo, ja ich zapraszam pojedynczo, jak nie będę, możemy nagrywać, nie będziemy was pozywać. Pojedynczo weźcie swoje zabawki i chodźcie, tylko bez pistoletów. Kurde. Bo ja już do tej, nie, no, czekałem i naprawdę się doczekałem tego, gdzie już przeszedł kres. Granica została przekroczona. Nic nie robiłem, złego. Byłem świadkiem, nic naprawdę nie robiłem złego i cały czas, specjalnie jadąc tutaj, wziąłem dla tego dziecko, bo bałem się, że może być grubo. Specjalnie z nimi rozmawiałem. Nie robiłem nic, nie stawiałem się. Jest to wszystko nagrane, jak on się kurwa rzucił. Bez powodu. Gdzie jeszcze chciał mnie o samochód, kurwa idiota. No tego, widziałem to, rozpędził się z tobą na drzwi boczne samochodu. Tak, i wiesz, dwa razy próbował docisnąć. Taki jest tam, siedzi, dwóch idiotów po tamtej stronie. Ale powiedz mi, on jest w tym wozie? On jest w tym wozie, bo oni zostali, czyli najważniejsi są, zostali tutaj. Dobra. Nagrajcie rejestrację. Mamy wszystko. Panie komisarzu, kwestia jest taka, że zatrzymany stwierdził, że w tym wozie jest ten funkcjonariusz. Więc musimy jakby zaczekać 15 minut i będzie BSW. Dobra. Nie nagrywam. Tak. Ja nie mam, sorry, niestety. Pojedynczo. Słuchajcie, nie wiem kto jest, kto był i te 20 minut temu tutaj z nami i oglądał to, co się tu odwaliło, ale po prostu to będzie flagowy przykład ukrzyżowania policjanta. On się sam ukrzyżował, ten facet po prostu taki zenit absurdu osiągnął swoim zachowaniem kompletnie niekontrolowanym, że nie da się tego opisać po prostu. Panowie, tutaj jeszcze jest taka informacja, jedzie BSW i prośba, żeby poczekać. Ale tak jak idiota nie ma argumentu, to zaczyna co robić? Słuchajcie, oni już nie mają chyba wyjścia, oni już muszą zostać. Tutaj zbyt formalnie to wszystko się działo. Oni wiedzą, że ten facet przegiął. Już się tam pewnie żegnają w środku, bo na pewno ustalają jakąś wersję wspólną. W latach 60. Nie mam żadnych, ja ich walę, ja ich dupię, mam, to się dojdzie z powolutku, z całej interwencji, to wszystko dojdzie. Gdzie naprawdę, jak mówię do nich, że naszą elitę, że oni są naszą elitą, bo policjanci, wszyscy urzędnicy, to są nasza elita, która, historia pokazuje, zawsze była wymordowywana. Co? Mówiłem do idiotów, że w latach 50. 60. wymordowali nam resztkę elity, bo taka jest prawda. Wtedy nam wymordowali naprawdę resztę elity. To był pierwszy etap tak zwanej rusyfikacji, czyli pozbawienia narodu tożsamości. No. No i właśnie, dlatego z tym utworem, którym wjechałem, o Pileckim, to jest najważniejszy nasz bohater, nie ta Piłsudski, co nam opowiadają. Mówiąc im takie rzeczy, tam idiota, który mnie ten najbardziej szarpał, on do mnie mówi, że wcześniej nam wymordowali, wcześniej. Tak zdają historię ludzie, którzy pracują w takich instytucjach. No. Tutaj powinniśmy podejść, tylko i wyłącznie przewrócić. No. Ja apeluję do żołnierzy. My jesteśmy kulturalni, jeszcze. Ale ja apeluję do żołnierzy, do policjantów i do kibiców. Do kibiców najbardziej, ponieważ kibice to są tak naprawdę powinni powstać i to jest nasi żołnierze wyklęci, bo tak właśnie się zachowywali nasi żołnierze wyklęci wcześniej. Nie byli przez społeczeństwo lubiani, ponieważ oni byli patriotami. Tylko, że u nas poza kibice tym byli stawiani w bardzo trudnych sytuacjach. Tak. I to też powoduje, że bardzo wiele szczegółów tych operacji nie znamy. Nie znamy. I one spowodują reakcję. Tak jak widać tutaj, facet się dał tak ponieść emocjom, a gdyby miał przyzwolenie na użycie broni? To by było odstał, no. Im się ręce trzęsły bardziej niż mi, gdzie ja się zestresowałem, ponieważ moje dziecko na to paczało wszystko. Gdzie robiłem wszystko, żeby nie było takich sytuacji. No, ja a im się ręce bardziej trzęsły. I taki człowiek, on ma broń przy pasku. Tak. No to jest kuriozum po prostu. To jest po prostu... Ale pytanie jest, czy ten facet nie jest pod wpływem czegoś, bo... Znaczy, no wiesz, no ja za każdym razem apeluję do każdego policjanta, żeby zbadali się nawzajem, ponieważ mnie oni są zawsze pod wpływem, bo na takie zachowania, no to naprawdę człowiek bez żadnych substancji psychoaktywnych czy alkoholu
no nie podjąłby takich działań. Przecież jak można wstrzymać badania te psychologiczne, żeby wstąpić do służby w ogóle? Ale jakie się badania? Sposób, no jakie oni mają badania teraz? Co ja nie znam szczegółów, ale jest takie pojęcie, nie? No tak, to jest... Dlatego ja apeluję do tych żołnierzy, do tych naszych przyszłych żołnierzy wyklętych, do kibiców. Widząc to, bo ja tutaj przyjechałem, wiecie kiedy? W momencie, kiedy zobaczyłem was, jak wy zostaliście wypychani już z tego urzędu. Ja do mojego syna pokazałem mu to, on mówi: Michał, jedziemy? Tak, jedziemy. Zabraliśmy się, tylko dlatego przyjechaliśmy. Nic, tylko i wyłącznie, żeby wesprzeć, żeby tu być. Ja apeluję do tych kibiców. Widzicie takie rzeczy, to co są też wasz interes. To wasze kluby zostały pozamykane, to wy teraz pijecie alkohol po domach, robicie awantury, bo nie macie gdzie wyjść. Co chwilę więcej narkotyków zażywacie, zamiast sprzedawać dla swoich grup trzymających władzę, bo tak, bo grupy trzymające władzę was trzymają i wy się jesteście podporządkowani. Nie bądźcie, bo jesteście ludźmi, którym zabrali wszystko tak jak i nam. Nam zabrali wszystko, możliwość poruszania się, swobodnego poruszania się, do czego mamy prawo, prawo niezbywalne. Zabrali, wam też to zabrali. Za niedługo przyjdą po resztę. Obudźcie się i wpadajcie w takie interwencje. Tylko tak jak tutaj kolega, tutaj pokażcie może tego kolegę. Tacy ludzie powinni tutaj wpaść w tą uliczkę, zrobić porządek z tymi firmami. A wiesz, tymi że on firmami. Jeszcze tutaj wpadł i pocieszał jeszcze twojego syna, wiesz, był, tak? On tak, tutaj nie... tak, ale to jest właśnie, ale tacy właśnie, tak powinniście tutaj wpaść, przewrócić i iść sobie dalej. To wy powinniście robić, bo to wy jesteście nam potrzebni, a my wam. To wy i my razem możemy wszystko zmienić. Możemy odebrać ten kraj tym... Tak, najgorsza jest bierność po prostu. Bierność, tak. Bierność, tylko że oni wiesz, przecież kibice... Ja też wracałam do domu, my wracaliśmy do domu, my zawróciliśmy w Jaworznie. No, to ja zobaczyłam na transmisji u Tomka, Mateusz mówi, że cię zatrzymali, ja mówię, no to ja wracam, no bo nie ma innej opcji. To jest normalnie... To jest normalna reakcja. To nie można... No, jesteśmy pozbawieni przez telewizję empatii takiego czegoś, bo jesteśmy uczeni patrzenia się na zło. Tak. Przecież to są program. Karetka samo to przyjechała. Program. Ja chyba przejeżdżam tylko. Nie, przyjechała. Program. Widać, żeby mi tu porobili. Tak, jasne. No proszę. Panowie tutaj na obdukcie czy coś? No do mnie przyjechali, no bo z lesu czuję słuszności. Dobra. Prze? Zostawiam cię, co? No, policja, no. No? Bo stałem koło samochodu. Ja już tych na te maski nie zwracam uwagi, szczerze. Słuchajcie, tutaj kolega wezwał karetkę w toku czynności, podczas kiedy był... przetrzymywany w tym wozie, dlatego ta karetka tutaj przyjechała i no i udzielę mu tam pomocy. Ma nadgarstki mocno poharatane przez kajdanki. Pytanie, czy nie ma jakichś obrażeń tam w wyniku jakiegoś jakiejś dźwigni zastosowanej na nim, czy czegoś. Numer to bo Artur chce tam jeszcze... Ja dzwoniłem na komendę i prosiłem o połączenie z BSW. A on dzwonił na komendę i... Komenda wojewódzka. Tak, słuchajcie, nie możemy być obojętni. Dzisiaj udało się, mała pierdoła, brzmi nawet bardziej jak takie pieniactwo, szczerze powiedziawszy, ale dzisiaj udało mi się przynajmniej jednego funkcjonariusza doprowadzić do tego, że zostały wobec niego podjęte czynności legitymowania w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia, to jest deptanie zieleni miejskiej. Głupia sytuacja, ale przynajmniej można było pokazać, że prawo obowiązuje również, że prawo obowiązuje również policję. To jest bardzo istotne. Wiesz jak, teraz wezwali karetkę, bo mam problemy z dusznością i oni mi każą teraz maskę zakładać. Pana, nie, bo duszności pan jeszcze w życiu nie widział, nie chorował pan. Proszę założyć maseczkę. Ma pani dla męża maseczkę? Nie, on nie może nosić maseczki. To zaświadczenie poprosimy. Ale proszę pan pana, on nie ma przy sobie zaświadczenia w tym momencie. No, czyli nie ma. Nie ma zaświadczenia i nie ma. Tak, proszę pan. Tak, także słuchajcie. Dzisiaj był. Nikt się nie spodziewał takiego rozwoju zdarzeń.
Nie ma co ukrywać, doszło do absurdu, naprawdę. To był symbol, to był mały symbol w tej walce. Ludzie, którzy przyszli, Marcin, właściciel klubu Face to Face, przyszedł dzisiaj do dyrektora wojewódzkiego sanepidu, który, wyobraźcie sobie, prawdopodobnie jest to przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków ze strony inspektora wojewódzkiego, bo Marcin o swojej, o dwóch karach, Marcin i Sandra z klubu Face to Face w Rybniku, zostali poinformowani z radia. Jechali sobie samochodem i w Radiu 90 była wypowiedź, był reportaż z udziałem inspektora wojewódzkiego 10 marca, który poinformował, że na klub Face to Face nałożone zostały dwie kary administracyjne w wysokości po 30 tysięcy złotych, łącznie 60 tysięcy. To było 10, a 15 oni dostali dopiero papiery w tej sprawie, także niesamowite. Dlatego oni przyjechali tutaj, żeby spojrzeć w oczy temu gościowi w stopniu inspektora sanepidu, w stopniu inspektora sanepidu, inspektora wojewódzkiego. No i oczywiście przyjechały białe kaski, bo jakby inaczej. Ciekawe też pojawiły się okoliczności sprawy, bo pojawił się właśnie białe kaski pod oddział zwarty. Sprawdźcie sobie w ustawie o broni i amunicji. Tam jest kwestia wyposażenia tak zwanego pododdziału zwartego. Te pododdziały zwarte, jedni byli w pododdziale zwartym, drudzy nie byli, a wszyscy nosili broń ostrą. Z moich informacji nie sprawdziłem tego jeszcze, ale możecie sprawdzić. Tam, gdzie jest definicja pododdziału zwartego, tam prawdopodobnie pisze coś na temat tego, że pododdział zwarty po prostu nie może nosić broni ostrej. Nie potwierdzam tego, wrzucam to jako ciekawostkę do zweryfikowania. Ja sprawdzę na pewno i będę drążył, nie ma co ukrywać. Zobaczymy, co będzie w tym zakresie dalej. Tymczasem czekamy na BSW, które ma tutaj przybyć. No i... Słuchajcie, atrakcji ciąg dalszy. To on? Nie ten, co mnie dusił, ale ten widocznie wyjątek. Nie, raczej nie wyjdzie, raczej nie wypuszczą go z wozu. Dobra, jesteśmy odsunięci wystarczająco. Proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Są czynności wykonywane. Słuchajcie, jesteśmy odsunięci, nie ma zagrożenia. Ale proszę zejść z ulicy Wietni. Zdaje się, że ten teren jest odcięty, czy nie? Panie starszy posterunkowy, nie mamy do was zaufania, musimy was nadzorować. Musimy was nadzorować. Co wy to robicie? Zejdź sobie na chodnik. Nie będziemy słyszeli waszych bandyckich konwersacji. Jakie czynności? Uderz kobietę, pokaż. Uderz kobietę. Już mi powiedział, że użyje. Pokaż, jaki jesteś dzielny, no. Tutaj teraz jest interwencja, bo nie może ubrać maseczki. Jaki dzielny facet, kobietę pobije, no pokaż. Słuchajcie, a wyszliście z tego wozu, gdzie jest ten agresor, co? On nie wyszedł. No właśnie. Pokaż, jak pobijesz kobietę. Czy człowiek, który zaatakował naszego kolegę, jest wśród was tutaj? Bo sprawdzimy to. Tylko. Noskiem. To noskiem chyba co innego jest. Noskiem to chyba co innego robisz po prostu, widzę. Z przyzwyczajeniowy noskiem. Tak. Wydaje mi się, że po prostu liżesz to bardziej po prostu jak noskiem. Dlatego zakrył twarz, bo tak jest zniszczone. Noskiem. Tak. Cwaniak jeden po prostu. Weź, ja mogę w każdej chwili, chodź. Noskiem. Podwyżkę dali, kokę noskiem wciągasz czy co? Nie,
Nie przesadzaj, bo to za drogi. Za drogi, nie, no za drogie, tak. Aż tyle nie dali podwyżki. Co? Aż tyle nie dali podwyżki. Może koks górniczy. Tak zwany miał. Miał może noskiem. Ale wieje. Jak tam wieje? Pogoda jest zawsze fajna. Nie, pogoda jest fajna, tylko wieje. Tylko ludzie są do dupy. Szczepan, ty wariacie, skąd ty się tu wziął? Jechałeś od siebie? Tak. Jak zobaczyłem ten cyrk po prostu, to mnie momentalnie szlak do rąk trafia. Jak patrzę na tych popatrzcie, no i co, sanepid chłopie i cię nie wpuszczą, to jest prywatny ośrodek. Tak. Prywatny ośrodek. Ciekawe, do której pracują. Ale powiem ci, dzisiejsza sytuacja może być naprawdę mocno przełomowa. Dzisiaj przegięli pałę na całego. Także... Ona sobie da rady, to jest twarda kobieta. Kogo teraz badają? No tego, zatrzymanego kolegę, jak on ma na imię? A to oni tak obstawiają karetkę? No tak, bo maski nie chciał w środku założyć. A jak on ma na imię? Michał. Tak? Ale patrz, ale ten się tyłem odwrócił. No bo to jest wiesz, to wiesz. Ale najpierw siły chciał użyć przeciwko mnie. Zejdź na te bałty. A ten? A gdzie? Teraz się Laska, ty byś go wzięła po prostu, wiesz. No, ale lewą ręką. No, jedną rękę byś sobie musiała przywiązać po prostu. Myślę, że fryzurkę zrobili, zasłoni pałkę, to weźmie i dacie sobie. Bohaterów, nie? Prądem. Ale z kolegami to jestem odważny. Jacie sobie. Ale to jest tak... Z kolegami to jestem tak odważny, że hej. Patrzcie tutaj, teraz... Co to było? To jest świat... To jest obecny świat. Co? Chyba obecny świat. Czekaj. Nie, nie sądzę. Ale nie, czy to nie przyjechał inspektor czasem? Tak, co ja autobusem. Ale nie jest umundurowanym policjantem w tym momencie. Taki z wąsem facet. Nawet nie wie, co on rozumie, że on nawet nie wie, jak prawo wygląda. Co robimy? Przychodzi po prostu. No czekamy na BSW. Jeśli idzie od lat do sanepidu chyba. Wpuszczą cię? Ale cieszy nas bardzo, że już większość po prostu widzi, co się dzieje. Są tu takie parę Na pewno nie dolicjant. Nie, nie dolicjant. To na pewno nie dolicjant. Szczepan, ja mam do ciebie takie pytanie. Gdzie jest kurwa twój mundur? Gdzie jest twoja czapka? Mój mundur, proszę pana. No? Mój mundur. Dzisiaj nie zdążyłem się w niego ubrać, bo to była akcja naprawdę, jak no, was zobaczyłem. No tak, tak. To była spontaniczna. Nawet kwatermistrz nie zdążył ci tego wydać, tak leciałeś. Nawet kwatermistrz mi po prostu munduru nie zdążył przygotować, ale... Rozumiem, dobra. Ale jest. Czasem padało dużo wody. To mają przebite, nie pamiętam. Mówię, że to jakiś dekarz chyba chodził. Możliwe. A z jakich mediów jesteś? Z 24 Tata dziś.
Był protest przedsiębiorców w siedzibie sanepidu. Wpadły białe kaski i wygonili ludzi. Wynieśli w zasadzie. Możemy cię anonimowo nagrać i wykorzystać wypowiedź? Dadek na pomysł, spiszę sobie po prostu powiem, że uczestniczę. Okej, dobra, może być. Ale nagraj kilka osób, żebyś miała więcej relacji, nazwijmy to. Nie wiem, czy to nie jest pan inspektor sanepidu przypadkiem w tym wozie. Tak, czekajcie. Panie inspektorze, proszę policji wydać polecenia! Nie, my tutaj to jest drogi, poczekaj. Mam pytanie, pan nie jest inspektorem tutaj wojewódzkim? Jestem generalnym z Warszawy. Słucham? Z Warszawy jestem generalnym. Generalnym inspektorem? Tak. Serio? No. Bo my do inspektora tego, wojewódzkiego przybyliśmy i nie możemy się z nim skontaktować. Ja to zimuję. Dobra. Pan tu tylko sprząta, jest pan generalnym inspektorem. Jasne. Pan nie robi. Dobrze, dobrze. Tak, my też. Wydał mi polecenia? Nie, powiedział, że jest generalnym inspektorem. Jest generalnym inspektorem? Tak. Ojej. Jak bym mogła anonimowo powiedzieć, dlaczego właściwie tutaj jesteście? Jesteśmy, bo solidaryzujemy się z przedsiębiorcami, którzy wyrazili swój sprzeciw. Dostali Marcin, właściciel klubu Face to Face w Rybniku. Dowiedział się o dwóch karach administracyjnych w wywiadzie udzielonym przez inspektora wojewódzkiego, pana Chudzika. Dowiedział się z radia. 5 dni później dopiero dostał papier, który potwierdzał dwie kary administracyjne po 30 tysięcy, łącznie 60 tysięcy złotych. Przyszliśmy tutaj, żeby go wspomóc, bo uważamy, że prowadzi walkę, którą należy wspierać. Musimy być społecznie wszyscy razem, musimy się wspierać, bo jeżeli nie zareagujemy na niego, to on nie zareaguje na nas, jeżeli nam się będzie działa krzywda, więc musimy mu pomóc po prostu. Gdzie to się jeszcze raz ukaże? Ja sobie wezmę cytat do tego na 24kato.pl, po prostu, żeby ludzie się zgromadzili. Słuchaj, teraz możesz jeszcze wspomnieć, że właśnie prawdopodobnie przybyło Biuro Spraw Wewnętrznych, bo jeden z policjantów rażąco przekroczył uprawnienia i prawdopodobnie będzie sądzony za przestępstwo. Znaczy, jest podejrzany o przestępstwo. Co zrobił? Przekroczył uprawnienia, czyli użył nadmiernych środków przymusu bezpośredniego wobec osoby, która w ogóle nie stanowiła zagrożenia. Stał koleś, a ten mu zaczął nagle wykręcać ręce. I przyjechało BSW prawdopodobnie, które będzie sprawę wyjaśniało. Ale pogadaj z innymi ludźmi. Wiem. Panowie, pytanie jest takie, czy wy jesteście z BSW? Co? Wy jesteście z drogówki? Tak. Okej. Znaczy jestem ciekaw, bo biorę udział w wydarzeniach. Aha, wy do tego zatrzymanego, tak? W karetce? Wy do tego w karetce, tak? Będą badać chyba tego, czy nie jest zwiadu policjanta, tak? Nie, raczej tego naszego tutaj. No właśnie, to jest ciekawe, no. Oby wasze mamusie i tatusie po prostu takie coś trafiły. Panowie, źle wam nie życzę, ale na to samo. Kogoś to mam? Proszę pana, ale prosiłbym pana, żeby pan strzelił z jezdni, dobrze? 18 piosenek. Halo, witam. No, witam ponownie. Witam. Wie pan co, pan tam jest jeszcze oczywiście na miejscu, tak? Tak jest. Dobrze, proszę pana, bo rozumiem, że pan do nas się tutaj zgłosi do wydziału i złoży zawiadomienie na tą okoliczność, tak? Nie, my czekamy tutaj na was, bo musicie podjąć te czynności. Szczepan! Dobrze, już jest. Bo zachodzi podejrzenie, że po prostu ten policjant może być pod wpływem. Dobrze, rozumiem, proszę pana, wszystkie czynności już są wdrożone, więc pan się nie boi o to, wszyscy... Będą czynności podjęte w tym kierunku, co pan zgłasza. Tylko chodzi o to, żeby pan jeszcze, bo pan powiedział, że pan złoży zawiadomienie w tej sprawie. Więc Tak, ale tutaj chcemy, żeby podjęto interwencję na miejscu, żebyśmy... Tak, proszę pana, jest już wszystko zorganizowane, te osoby nie odjadą stamtąd. Z tego, co jest mi wiadomo, to jest uszkodzony radiowóz, tak? Nie, więc... znaczy radiowóz to sobie chyba sami uszkodzili, koło mają chyba... No ja nie wiem, kto są uszkodził, ja tego nie będę oceniał. Ale to nie ma związku z tym wydarzeniem. Ja rozumiem.
tego, no ale no nie mogą odjechać chyba radiowozem, tak? Także spokojnie, oni sobie tam są na miejscu, proszę pana. A my czekamy na was. I na pewno podejmiemy czynności. Natomiast o której godzinie pan może do nas przyjechać złożyć zawiadomienie? To znaczy ja na was czekam tutaj, bo chcę, żebyśmy te czynności podjęli no tutaj. Czyli czekam, a potem pojadę z wami. Dobra, dobra, no to tak się umawiamy, dobrze. Czyli dobrze, czekamy tu na was i przyjeżdżacie dobrze, i potem jedziemy razem dobrze. I kompletujemy jakby procedurę, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Super, super, do zobaczenia. Jak najbardziej, to... czyli wie pan co, bo ja się już z panem nie będę kontaktował, będzie kontaktował się kolega. Dobra. Który jest na drugiej zmianie, więc ja mu przekażę do pana numer telefonu i gdzieś tam będąc w okolicy on wydzwoni do pana i będzie pan też chyba brał udział tam w tych czynnościach, tak? Dobra, czyli tak to ile to jeszcze potrwa? No wie pan co, no nie jestem panu w stanie powiedzieć, no ci policjanci tam będą cały czas, bo z tego co jestem zapewniony, to oni tam i tak nie odjadą z tego miejsca, czyli czekają po prostu na nasz przyjazd. Dobrze, no to my czekamy razem z nimi i mam nadzieję, że to no, będzie w miarę szybko, no bo już trochę tu stoimy no, i marzniemy. No ja to rozumiem, proszę pana, ale akurat jest taki mały problem, jest zmiana służb, wie pan, także no tutaj też proszę się uzbroić troszkę w cierpliwość, a na pewno no, będziemy jasne, za parę, jasne. Paręnaście no, tylko, minut. Tylko więc... tak, tylko zgłaszaliśmy odpowiednio wcześniej, nie? Ale dobrze, czekamy, jasne. No, proszę czekać i na pewno się z panem tam za paręnaście minut ktoś powinien skontaktować, dobrze? Dobra, dzięki. No, dziękuję. Do widzenia. No, słuchajcie, 15-20 minut, kolejne 15-20 minut, ale słuchajcie, ciekawa okoliczność, nie wiem, zwróciłeś uwagę na co ci wskazywałem? Tak. Przejechał biały bus. Co tam pisało? Inspekcja. TVP. Ale tu nie widziałem tego. No TVP przyjechało. Tak? Słuchajcie, nowa okoliczność. Przyjechała ekipa TVP, zobaczcie. TVP, czyli najbardziej rzetelne informacje w Polsce. Najbardziej rzetelne informacje w Polsce. Będą relacjonować prawdopodobnie to zdarzenie. Ale są same kolory w tym razem. Tak, tak. Dokładnie. Ja już tak stary, o tym chyba patrzę na nich, naprawdę. Czemu uciekacie, panowie? Panowie, pytanie jest takie... Przyjechaliście w związku z manifestacją, tak? Proszę pana, do rzecznika prasowego. W związku z manifestacją przyjechaliście, tak? Pytania do rzecznika prasowego proszę kierować. Jasne. Jakby mi pan odpowiedział na pytanie, czy przyjechaliście w związku z manifestacją? Ale proszę pana, ja nie mam obowiązku panu odpowiadać na pytania. Mogę pana przeprosić, bo tak, chcę zamknąć. Tak, odpowiedź bym prosił. Ale pana. Mogę pana przeprosić, bo mi pan... No niech pan powie tylko i znikam. Proszę pana, blokuje mi pan... Pytanie, państwowa telewizja, proszę się przesunąć. Jesteście w TVP, z tego co płacimy podatki, tak? Proszę się przesunąć. Dobrze mówię? Proszę pana, proszę się przesunąć. Czyli jest pan jakby tym funkcjonariuszem instytucji państwowej. Proszę. Czy pan jest głuchy? Ja nie jestem urzędnikiem, tylko jestem pracownikiem. Pracownikiem państwowej instytucji, no. Czy nie mam obowiązku z panem rozmawiać. Pytanie jest bardzo proste. Czy przyjechaliście w związku z manifestacją? Tylko tyle. Tak, przyjechaliśmy. Okay. Pan jest operatorem, pan zdaje się jest... Pan jest reporterem, tak? Dobra, pytanie jest takie... Przepraszam, muszę rozmawiać. No, dobra. Niech pan tylko... Aha, no to poczekam, spoko. Wejście główne kasa. Czyli płacić. W kasie się płaci. TVP Katowice. Słuchajcie, pan nie wydał tutaj rozkazów. Chodzi o to, że ja po prostu stanąłem sobie. Pan otworzył bagażnik, a ja stanąłem, jak on był tak otwarty. Ja sobie stanąłem pod nim, no i pan nie mógł zamknąć bagażnika, dlatego jakby wydał mi takie polecenie, ale to nie chodziło o to, że mi wydaje polecenie po prostu. No prosił, żebym umożliwił mu zamknięcie bagażnika. Nie obarczajmy pana tutaj jakimiś oskarżeniami o to. No ale nie ma co ukrywać, też ta sytuacja. Dobra, pan skończył tutaj rozmowę. Zagadamy.
bo pan dalej gada, dobra. Jeszcze raz? Tak? Więcej do 18, tak? Dobra. Dziękuję bardzo. Do widzenia, dziękuję bardzo. Dobra, wie pan co? Pytanie jest teraz... Aha, jeszcze pan gada. Jeszcze muszę zadzwonić. Dobra, dobra. Ale jazda, co? Za to już pragniesz, ty się coś rozwinie jeszcze. To jest dwóch. Tak? No już jest. Nie miałem wyboru. To dopiero może być ciekawie, wiesz? To ja w ogóle pierwszy raz się piątkę przyjechałem, bo nigdy nie miał okazji. No. Jezu, trzeba po prostu nie być obojętnym. No nie. Ty stąd? Silewiec. SI. SI. Ciekawe co tutaj chcą nagadać w telewizorze. No czekaj, odjeżdża nam tutaj. No, ale pozostali stoją, dobra. No właśnie, bo wiesz co, chodzi o to, że ja zawiadomiłem, że wróciłem, że może być coś czegoś, ale nie wiem czego. Aha. Więc może do tego. Dobra, wie pan co? Pytanie, nie robicie reportażu, tak? Nie, nie. Dobra, dobra. Czyli jakby wydawca wydał decyzję, że nie wchodzicie w temat. Nie mogę takich informacji podawać. No ale przyjechaliście tu w tym celu? Nie rozmawiałem z wydawcą. Przyjechaliście w tym celu, ale odjeżdżacie. Jakby do tego zdarzenia. Wszystkiego dobrego. Na razie. Zobaczcie, tutaj pan funkcjonariusz policji bez pasów. Bez pasów jeździ samochodem służbowym. Bez pasów, bez świateł i tak dalej. Przepraszam, takie szybkie pytanko. Nie nagrywam pana. Nie nagrywam. Bez pasów jeździ, nie? Ale już odpuścimy im. Nie będziemy aż takiej biedy robić. Ale nie ma co ukrywać, pan bez pasów kierował wozem. Dobra, drogówka numer boczny R195 przyjechało podjąć jakieś czynności, ale nie wiadomo jakie. Przepraszam. Nie nagrywam pana, proszę powiedzieć tylko, czy wy przyjechaliście w związku z podejrzeniem funkcjonariusza pod wpływem substancji? Pana, nie wiem, czy jest pan osobą prawną. Wzywałem BSW, więc być może to w związku z tym. Kogo pan wzywał? BSW, czy wy? No jesteśmy z BSW, jeżeli pan... Wiem, ale czy na polecenie? Oni przyjechali, to pewnie przyjadą. Czy oni przyjadą? Mamy podejrzenie co do jednego z funkcjonariuszy, że jest pod wpływem, a widziałem, że macie alkomat i tak dalej, go stosujecie. Jeżeli będzie takie zalecenie, to będziemy zgodni. Ale sprawdzaliście już czyjś stan trzeźwości? Sprawdzaliście już czyjś stan trzeźwości? Żaden z położonych nie dałby takiego polecenia, więc nie sprawdzam. Dobra, ale przyjechaliście... Jeżeli będzie taka potrzeba i takie polecenie, to będziemy to sprawdzać. Czyli przyjechaliście tu w związku z kołem, tak? Czy... Jak po co drogówka tu przyjechała? Myślę, że nie jest mi potrzebna ta informacja. Właśnie jest mi potrzebna, dlatego pytam, właśnie o to chodzi. Myślę, że nie. Aha, dobra, to miło. Do informacji publicznej za 2 tygodnie rzecznik prasowy odpowie, no czemu przyjechał tutaj wóz drogówki. Mordują ludzi, tylko dzięki nim mamy to.
Sebastian Winnicki. Podobno podczas interwencji mogą stanąć w każdym miejscu. Tak, ale ciężko stwierdzić, w którym momencie wóz, który nie ma oznakowania, podejmuje czynności, nie? Kurwa, niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe. No, warunki nie sprzyjają oczekiwaniu BSW na BSW w plenerze. Jest tu raczej zimno. O Jezus. Normalnie jakaś śnieżyca nas zaatakowała. Kurna. I ja w niedzielę. Więcej śniega. Tak. Czym więcej tego wysyłasz, tym nas bardziej mobilizuje. Szczepan jest z góry, jemu śnieg nie straszny. Nie. Proszę o inny zestaw. Plak. Co tam załatwiłeś? Rozmawiałem z tym gościem takim, co tak stał ten, nie? No, no. No i on tam pokazałem mu filmik, bo mi nie wierzył, że Morawiecki mówił, że teraz już tego wirusa nie trzeba bać. No, nie zgadza się z narracją. Tak, tak. I... Ale wiesz, o co chodzi? Tu chodzi o kasę. I mi nie chodzi o to, żebyś zdrowo żył, żebyś cokolwiek, tylko sanepid po prostu szpitalom, tylko chodzi o kasę. Nie, są lekarze, powiem ci, którzy mi są wkurzeni. Bo ja starałem się, ja normalnie tam z nimi trochę nie gadałem, ale... Pamiętaj, że nie ma nigdy zimno, no było, bo zimno było, jest no. W głowie, nie? To jest taka trudna sytuacja, bo zawsze są na pierwszym froncie, nie? No i on mi gruzi, co byś ty zrobił, jakby to były twoje matki i jakby tak wszyscy... No tak, tak, to trzeba przyznać, że... Ale jak, ale powiem ci, ale jak matki? To my będziemy patrzyli, ale nie, popatrzcie, to my będziemy patrzyli na każdego urzędnika i będziemy patrzyli, co byś matki, ich ojcowie, a co jest z naszymi ojcami? Macie niesamowitą okazję, obserwujecie dyskusję z założyciela dolicji i dowódcy dolicji. Nie, no, ja nie jestem dowódcą, ja jestem admirałem. No masz najwyższy stopień. Aha, ale może się jeszcze gdzieś wykopię. Waldo, słuchaj, wszyscy wiemy, że nie rządzisz, ale masz najwyższy stopień. Nie, powiem ci to prawie jak Kaczyński. Właśnie, jak prezydent, dobrze mówisz, no. Wszyscy wiemy, że jest, ale nie rządzi. Ale słuchaj, bo nie do kudy, bo mnie wybiłeś z rytmu, teraz chciałem coś powiedzieć. A też mikrofon? No. Tak, tu, taki drugi jest, zobacz. Musimy naprawdę, ale to są... Co tam, Hugo? Nie jest ci zimno? Nie, no i a on mówi, to dlaczego nie idziecie tam do Warszawy, nie? Dlaczego tu do nas nie kacie? Powiedział ciekawą rzecz, że dyrektor tego sanepidu już dostał dwie kary za niedopełnienie obowiązków gdzieś tam. Tak? No. Ciekawe. Ciekawe, bo być może widzisz, on jest faktycznie też jeszcze ma mocne naciski z góry. Rozłożyli kamery już. W wojewódzkim musi mieć, bo zarządza powiatowymi. I nasi dziadowie już nie mówią. Tak mówi, no tam ten facet tak mówił, że już dostał dwie kary za niedopełnienie obowiązków. Trzeba zapytać o to, po tej informacji publicznej, wiesz? Nasz ród. Nie obejrzeliśmy żadnego innego filmu w telewizji, w kinie, niż na swoich historii. Na BSW. Admirale, docencie, proszę się skupić. Kiedy przyjadą? No nie wiem, no nie śpieszy im się, widzisz. Artur Franczak, dzięki za troskę, ale nie marzniemy zasadniczo. Dzieciak tym bardziej nie marznie, naprawdę jest pełen energii. Dzięki.
Karetka odjeżdża. Słuchajcie, my cały czas czekamy na BSW tutaj. Z panem z BSW jesteśmy umówieni, że przyjadą tutaj. Rozpoczniemy czynności, a sfinalizujemy już w BSW, jakby w wydziale. Więc no, tylko nie śpieszy im się widać do tego zdarzenia, niestety. Ale czekamy. No słuchajcie, powiem wam, że ten materiał rzeczywiście, materiał Szczepana, mój, Walda i innych osób tutaj, Jeleny i innych osób tutaj będzie rzeczywiście naprawdę ciekawy. To będzie coś, co będzie można poddać analizom na wielu płaszczyznach i wyciągnąć naprawdę masę wniosków. Dzisiaj policjant naprawdę ostro przegięł pałę. Luigi Di Montana, tak, może jednak się śpieszą, tylko mają tego naprawdę sporo. No, możliwe, że mają tego sporo. Możemy to traktować zarówno w charakterze ironii, jak i potencjalnego stwierdzenia faktu. Rzeczywiście. Wiemy, że policjanci naprawdę mocno przeginają w ostatnim czasie. Edward Zaniewski, czy wierzy, że oni przyjadą? To nie jest kwestia wiary. Jesteśmy umówieni z funkcjonariuszem. Trzymam go za słowo. Nic więcej nie mam w tej chwili, poza tym, że są procedury i mam dane słowo. Jeżeli się to potoczy inaczej, no to też będę jakąś reakcję podejmę. Mam nadzieję, że po prostu rzeczywiście mają problemy, nie wiem, kadrowe czy jakiekolwiek inne. Chociaż nie ukrywam, że czekamy już naprawdę długo. Już będzie z dobrych 40 minut, jak nie 50. Sławka Pol, czy Tomek ma zrzutkę, wie ktoś coś? Tomek nie ma zrzutki, bo Tomek nie zbiera pieniędzy. Dziękuję za takie propozycje. Nie zbieram pieniędzy. Nie, ojciec dziecka jest tu na miejscu. Michał, to ten naprzeciwko Szczepana w czarnej kurtce i w niebieskich dżinsach. Odjeżdża Jelena, nie będę pokazywał blach, bo może nie chce. Tak, słuchajcie, policjanci mają tu naprawdę twardy orzech do zgryzienia dzisiaj. Nie są w stanie obronić tego faceta. Nie wiem, co by się tu musiało odwalić, żeby ten facet nie został pociągnięty do odpowiedzialności. I mówię to również do policjantów, którzy aktualnie oglądają. No, ale jest dobrze, wiesz, dzięki Hugo. Mówię to również do policjantów, którzy to oglądają teraz. Naprawdę, no, wasz kolega przegiął po prostu maksymalnie. To co odwalił, to było po prostu jak jakieś omamy, jakiegoś szaleńca po prostu, który w ogóle był odcięty od rzeczywistości swoją świadomością. Facet po prostu, nie wiem, nie da się tego opisać. Będziemy to odtwarzać potem na spokojnie. Bo było to tak niedorzeczne, że zarazem byliśmy wzburzeni, jak i się śmialiśmy z tego, że taki debilizm można odwalić. Agnieszka Mazur. Nikogo nie zabrali w karetce. Karetka przyjechała do zatrzymanego Michała, zatrzymanego przez policję, wobec którego zastosowano środki przymusu bezpośredniego podczas procesu legitymowania.
wezwał karetkę po prostu, bo w wyniku podjętych czynności nadprogramowych, mocno nadprogramowych policjanta po prostu źle się poczuł. Tutaj Marcin Kos pisze, że artykuł 46 ustawy o broni i amunicji, która opisuje charakterystykę funkcjonowania pododdziału zwartego. Ustęp pierwszy, broń palna. No Hugo, nieźle wali tym śniegiem, nie? No ale ile trzeba jest plecy? Tak? Kurde, widzisz, no bo się tak chronię przed tym. Słuchajcie, przyjechał BSW, myślę, bo jest bus i ma miejsce na koguta na dachu. To jest prawdopodobnie BSW. Ale jest tam jeden człowiek, który przejechał. Ciekawe. Ale miał miejsce na koguta. Aha, może to nie było miejsce na koguta, tylko na antenę CB. Nie wiem. W sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby uprawnionej wchodzącej w skład pododdziału zwartego może użyć broni palnej lub korzystać ją na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Tak, ale chodzi o te zasady. Sprawdź, Marcin Kos, niekoniecznie musisz tu pisać, ale sprawdź chociażby dla swojej wiedzy, bo ja sprawdzę i tak potem na spokojnie, w jakich sytuacjach pododdział zwarty może być wyposażony w broń na amunicję ostrą, broń palną tak zwaną. Tak, jeszcze istotnym elementem tej absurdalnej sytuacji jest to, że Michał, wobec którego podjęto środki przymusu, był tam z dzieciakiem. No, policjant po prostu zrobił wszystko przy dziecku. Słuchajcie, Rafał Jagielski, mam pytanie, pytanko. Macie może jakąś wiedzę, czy jakiś policjant został ukarany przez sąd w takich sprawie, jak teraz widzimy? Ciekawe, czy są ponad prawem. Na pewno będziemy bardzo wnikliwie obserwować tą sytuację, więc nie ma obaw. Będziemy wiedzieć wszystko na bieżąco. Szak Zbigniew. Może ktoś zwrócić uwagę funkcjonariuszom, że te silniki chodzą niezgodnie z prawem. Inny użytkownik już by dostał mandat. Nie, to nie jest prawda. Każdy z tych samochodów jest aktualnie w trakcie podejmowania interwencji ze względu na to, że chociażby z tego powodu mają włączone te światełka. Dzięki temu są pojazdami uprzywilejowanymi i zasady ruchu drogowego ich nie obowiązują. Co tam, Arturo? Że to się rozejdzie, że oni będą mieli wszystko swoje, ale nie myślą, że te pieniądze, które teraz wydać, kurwa, na to, żeby wszystko na wózek dla siebie, na łóżko. No dobra, no wiem, że jedzie, bo mówił, tylko że no strasznie długo jedzie, nie wiem skąd on jedzie. Tam siedzą nadal bez kagańców, nawet w radiowozie, sobie wyobraź, no jak można. Ale mogą, wiesz? Można, to mogą. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. To mój zdrówka. Poczekaj, Arturo, zaraz do ciebie dzwonię. My czekamy na to bez WU. Dalej czekamy na to bez WU. Ej! Co? Przyjadą tu. Bo to BSW jeszcze. O, nie wie. Stoisz w tym śniegu. Właśnie nie wiem czemu. Dzwoniłeś tam jeszcze raz, czy nie? No wiesz co, no dzwoni... Trzy razy byliśmy na telefonie. Czekaj. Ja jestem zgłaszającym, więc ja muszę... witam, jeszcze raz tutaj z panem z BSW rozmawiam, tak? Tak, 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 tak. No bo cały czas nam tutaj nie dojechał ten pan. No wiem, to co, oni są w drodze, pojechali już kilka minut temu, także powinni tam lada moment być.
Dobra, lada moment, okej. Okay. Dobra, tak, dzięki. No, no wie pan co, no, nie jestem w stanie powiedzieć panu dokładnie za 2 minuty, za 5. Pojechali, na pewno wyjechali już kilka minut temu, więc myślę, że powinni za chwilę dotrzeć. Dobra, dzięki. Do widzenia. No, dziękuję. Do widzenia. Słuchajcie, panowie z BSW już wyjechali z siedziby. Szczepan! Ej! Już tu jadą. Kurwa, ale piździ. Słuchajcie, sugerujecie mi tutaj, żebym przerwał tą transmisję, bo rzeczywiście mamy już 3 godziny 39. Przerywam w takim razie transmisję i za moment łączę się na nowo. Będziemy tutaj kontynuować, kiedy przyjedzie Biuro Spraw Wewnętrznych Policji w sprawie naszego zgłoszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki za czujność. Cześć, już cię mają dać.